Siemanero, z tej strony Antek i jego tata. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym kolejny unboxing, kolejne dwie maszyny. Mamy na pierwszym planie, nasi drodzy słuchacze, widzowie, rozsiewacz do nawozu, nie? O, tutaj tak, patrzcie. Tak to wygląda. Tutaj patrzcie, lampka jest. Opa. No. Tak więc, tak jest. A co on tutaj ma na tym, według, nie, żeby zobaczyć co on to ma. Jakieś chyba płatki, albo... A, dobra. Słuchajcie, Antoś, otwieraj. Jak widzicie, tutaj krowy są, dojc jest przygotowany, mamy go tutaj, może jeszcze go podniesiemy. Tutaj Antoś tam więcej czasu już będzie otwierał. Antoś otwiera, zobaczymy, co się znajduje w pudełku. A więc w pudełku mamy maszynę, samą w sobie, w pełnej okazałości, oraz tam jakieś katalogi, pierdoły takie, dobra. O, już Antoś otworzył, słuchajcie, wyciągamy. Antoś, pokaż do kamery tutaj, co my tu mamy. A więc firma... Tak, troszeczkę spadam, tędy i tak, tak, do tu. No. O tak, na to coś i tak, o tak, o. I już. A więc słuchajcie, zaczynając od wyglądu zewnętrznego, Amazon ZAM Max, jest to rozsiewacz, tutaj wsypujemy. Tak, patrz, to jest zaczep, tak, tak, zaczep bruderowy, kółeczka, którymi pewnie się jedzie i jak, sorry, i jak się pewnie porusza, wezmę tutaj na nodze, sprawdzę, czyli to się kręci. Czyli się kręci. Ok. Katalogi są. Z którego roku katalogi, synuś? To rok 2018. No to stary. Dobra. Słuchajcie, podłączamy. Mamy jeszcze pług. Pług też będzie za chwilkę. Tylko weź tego, tą rodzinę tutaj, krowę. Krowa ucieka. Hopsia. Teraz buchaj. Hop. Dobra, dajemy traktor. Traktor od tej strony damy, żebyście widzieli. Lampa. Lampa przygotowana, oświetlony sturowo. Ty! Gdzie ty żeś tu tam zamontował? Do góry? Ja nie wiedziałem, że ty chcesz to naprzód zamontować. Da radę? Nie. Weź pokaż. A, nie dało, tak? Nie. No to weź, ej, od tej strony, bo chciałem, żeby tutaj pokazać nam, nie? Wiesz o co chodzi? Wie o co chodzi. No. Mama nie ma. W Lidlu jest. Dobra, Antoś tutaj już zaczepia, słuchajcie. Zobaczymy, czy wejdzie. To tak. Weszło? Dopchnąłeś? Tak. O, patrzcie. Weszło, czyli Antoś sam to zrobił. A jakbyś chciał to teraz... A, byś musiał obniżyć chyba zaczep. Czekajcie, Antoś obniży zaczep. Jak coś to wezmę... Podać ci... Patrz. Ale tylko z jednej strony się kręci. A jest, dobra, z drugiej też już zaczął się kręcić. No. Czyli, a to jakoś tutaj można otworzyć? To tutaj w środku? Żeby tak naprawdę spadało? Ciekawe, co? Nie wiem, czy to może tylko... A pokaż pudełko, na chwilkę. Tylko zobaczę, czy jest jakaś instrukcja. Może instrukcja jakaś jest, co? Antoszu. Tutaj mam jedną taką dziwną. To nie, to chyba to jest coś innego. To nie, tutaj nie ma. Dobra, a weź to pokaż tu. A, jest tylko katalog. No to nie ma chyba. Nic tutaj nie widzę, weź, żeby... zobaczymy na obrazku. Dzieci. A, tutaj Justynka się bawi i slimy tutaj akurat gotuje. Nie, Justynia? Spadało, ale można nasypać i... A, że tak niby, że tak na niby. No, ale że wsypiesz. No a dobra. Chyba, że... Tak, to za chwilkę. Chyba, że moi szanowni koledzy i koleżanki, możemy to pociągnąć, co? Do góry. O, patrzcie. Jest kółeczko. Wysypało się. Weź to pociągnij, Antoś. Tutaj. O, patrzcie, a więc spada! Jest! Mam na wierzch?
pokażę mamie. No nie, teraz nie. Gdzie tam do mamy? Mama tutaj ten, nam akurat najmniej potrzebna w tym momencie. Dobra, dawaj teraz tego ten pług. Teraz pług, lemkę. Mamy już ten duży, słuchajcie, ale kupiliśmy tym razem ten mały, bo czasami poprzeczki trzeba zrobić i ciężko się nim tam wykręca, nie? Pomóc ci, synu, weź przytrzymaj z jednej strony. Ja spróbuję tutaj to rozerwać. Kurde, jedną ręką to ciężko. Dobra, poszło, dawaj go. O, tutaj jakiś jest sprzęt do złożenia. Zobaczymy. W ogóle musimy... Jest instrukcja, słuchajcie. Jak wygląda tutaj obrazek, pudełeczko. A więc tak. Widać JCB oraz New Hollanda. Patrzcie, premka była 6 zł na tym. Tak więc dobra, pudełeczko leci na dół. Teraz zobaczymy tutaj. Tak to wygląda, jakby miało iść tam. No, nie ma to jak składać sprzęt bez spojrzenia w instrukcję, co? Synu. A potem zostają jakieś tam śruby. Chodź tutaj, Antosiu, zobaczymy. Może na instrukcji jest. Chodź tutaj, zobaczymy, czy na instrukcji jest zaznaczone, jak to złożyć. Słyszysz? I o wario. O, wiecie, że Antosiu się nauczył czytać? Wario. Słuchaj. Jest taki kikut wystający i do niego koło proszę wcisnąć. Taki kikut wystaje i do niego koło proszę wcisnąć. Tu, koło. Tą dziurą. Czekaj. Koło na zewnątrz, w ten sposób. No. No, to wciskaj. Dobra. Kliknęło. No, Antoś, spoko. Zobacz, co tu jest dalej. Zobacz na instrukcję. Halo, Antoś, skup się. Fokus, tutaj. Halo. Panie Antosiu. Zrobiło klik, zrobiło. Kolejny. Zaczep. Wbijamy w pług i mamy gotowe. I zaczepiamy do traktora i mamy podnoszenie i opuszczanie. I lecimy z tematem, no. No i teraz patrzcie. Nasz inżynier, magister Antoni składa. Jak to będzie? Ty, to chyba z drugiej strony, to jest tył pługu. Antoś, to jest tył pługa, tam z tamtej strony to będzie. No, dobrze było. Musisz to wepchnąć tutaj. No, wciśnij to. Zrobi klik. Zrobiło? Jest? Tak. Dobra, bo to jest obrotówka. Zaczepiaj go. Do tego dojca. Poka go. Zanim zaczniesz, zanim zaczepisz, poka go. Dobra, przypuśćmy, że będzie taki, wiesz, zaczepiony, nie? Spróbuj go obrócić. A. Jest obrotówka. Patrz, o tak, tu. I tak, no właśnie. Się robi. No, i dużo bardziej poręczniejsze chyba niż tamten. Teraz spróbujemy tutaj. No to dawaj. Wciskaj. Ach, tutaj widzę, że ciężko. O, jest. Jest? Dobra. Zobaczcie, jak to wygląda. Czekajcie, zabierzemy tutaj te śmieci. O tak. Ty, ale on nie jest do końca przekręcony, bo on powinien być... O, właśnie! Obniż go trochę, aż kołem siądzie na dole. Dobra, siad kołem chyba na dole, Anti. I teraz jedziesz, orzesz. Kółko oczywiście spada tak, bo ono podtrzymuje tutaj tył pługa, że on głębiej na przykład nie zejdzie niż na jakąś głębokość, nie? Bo tak tu tył by ci zszedł, a przód by był na przykład dobrze, a tył by wszedł za głęboko, nie? Czekajcie, bo on to się wyciągnęło. Jak coś to ja... A, bo troszeczkę za mocno chyba go za nisko go dałeś. Trzeba podkręcić. Podnieść trochę. Teraz spróbuj. Dobra. I na przykład jedzie. Potem obraca. Aha. Dobra, opuściłeś. Ale jak podniesiesz, weź podnieś. Potem... No. Potem obraca. I opuść. I lecisz dalej kolejny rządek. Tak więc, słuchajcie, mamy kolejną maszynę. Dalej będziemy się bawić. Myślę. Nie, Antek? Tak.
Co jeszcze no tak, powiesz o nim? Ale patrz, można tylko tak, a nie naokoło. Ja, lemkę to może na te dwie strony. No tylko na dwie strony, no ale lemkę, no on jest większy, nie? I tam nie wiem, może jest inna konstrukcja tego. Wiesz o co chodzi. A zobaczmy, czy możemy go podpiąć do tego małego. Czy będzie pasował, co? A właśnie, jeszcze rozsiewacz daj do tego. Ja tego dojca zabiorę. O, patrzcie, dojca zabieram tutaj. Opsia. I tutaj najpierw tak. Spróbujemy, czy pasuje do małego case'a rozsiewacz. Uwaga. Czekaj, uwaga, uwaga. Wielki test. Pasuje. Patrzcie, czyli rozsiewacz pasuje, jeżeli macie jeden z mniejszych traktorów Bruder. Również pasuje, jak najbardziej, można nim jeździć. Patrz, pasuje to jest... Tutaj ma odśnieżacz, on tam ma... Ale ty, ale pomyśl logicznie. A jakby do tego rozsiewacza wsypał sól? Albo piasek. Że na przykład ten zgarnia tutaj śnieg, można się bawić. Że oczyszcza, nie? A tutaj z tyłu sypie sól, żeby jeszcze, wiesz, roztopić, ewentualnie, żeby posypać piachem, żeby się nie ślizgały koła, nie? Tylko wtedy by nam był potrzebny był traktor, jeszcze jakby miał łańcuchy śnieżne, tutaj to by fajnie wyglądało, nie? Klas od śnieżaczem. O! Ma takie no. Łańcuchy. Tak jest, właśnie. Ja mam nogę ściągnąć. No, spróbuj. Można to wyrzucić? No, można. A co ty tam masz? Patrzcie! Ale można no. To otworzyć później? No tak. No to trochę, tak na próbę. Tutaj. Na próbę. Uwaga! Antoś otwiera dolne, słuchajcie. No. Dobra. Uwaga! Patrz, rozsiewa. Antek, weź głowę. No. Bo, tu nie. Czekaj, bo, bo on się tutaj troszeczkę... Ale nie, bo tutaj mało tego wsypałam, to też... To dobra, Antek, podejdź jeszcze raz do tego. Ale, ale się rozsypuje. Na stole jest ślisko, wiesz? Na dworzu. Na tarasie. Ale by to szło. Śliska się. No zlatuje, no bo jest całą dziurę. Jak jest dziura, to musi zlecieć. Tata i tego. Dobra. Zaprzyj tą dziurę, Antek. Zamknij go, synku, jak dasz radę, co? Kasza, kuskus. A ktoś zamyka. Dobra, ja zamknę. Żeby już się więcej nie wysypę. No, to czemu wysypujesz więcej? A, bo on coś kręci. A, tu ten mały cwaniaczek. Cześć. Cześć. Justynka tutaj też gotuje. W garnuszkach ma slajmy, nie? Justynka. No, zobacz, jak Antoś tutaj się bawi. No. Tak jest. Antek, dawaj teraz jeszcze pług sprawdzimy. Antoś, chodź pług sprawdzimy. Dobra, wysypałeś. Fajnie. I teraz weź go, odstaw tylko na bok. Tylko muszę iść od... Pług do czerwonego. No właśnie, patrzcie. I sprawdzimy jeszcze pług do tego małego czerwonego. Oj. Chyba nie pasuje. Pasuje, patrzcie. Patrzcie, pasuje jednak. To sorry. Pasuje. I weź teraz go opuść i zobaczymy, czy tą kaszę będziesz mógł orać. Patrzcie, idzie. Nie jest za dużo jej, ale zawsze jakaś zabawa, nie? Antoś. I można kaszę orać, potem ją na przykład, wiesz, przesypać sobie, niby że rozsiewacz. Co? No. A później wchodzi jegomość, szara eminencja gospodarstwa, czyli Mr. Bull, czyli byk. Dobra. Trzymajcie się. Pozdrowionka, niedługo kolejny unboxing. A my uciekamy do zabawy.
A my uciekamy do zabawy. Trzymajcie się, cześć. Pa.